Stały czy zmienny? Jaki wybrać? No i nie pytam tutaj ani o prąd, ani o adres IP, tylko o spread na naszym koncie inwestycyjnym. Jakie są wady, no i jakie są zalety stałego spreadu, i kto powinien się nim zainteresować, a kto powinien omijać go z daleka? Zaczynamy. Witam cię w kolejnym 16 odcinku kursu CFD od do Z, którego partnerem jest dom maklerski XTrade Brokers. W tej lekcji kontynuujemy temat spreadu, który jest oczywiście jednym z ważniejszych czynników, jakie musimy wziąć pod uwagę przy wyborze brokera, no i także przy otwieraniu transakcji z wykorzystaniem kontraktów różnicowych, no i oczywiście nie tylko. Szybko przypomnę tylko, czym w ogóle jest spread. Spread to jest różnica pomiędzy ceną kupna, czyli ceną ask, a ceną sprzedaży, czyli ceną bid danego instrumentu. Cena kupna zawsze jest wyższa od ceny sprzedaży. W praktyce spread jest jednym z kosztów zawarcia transakcji przez nas, jako klientów brokera. I musisz również pamiętać o tym, że w momencie, w którym otwieramy. Pozycję długą, to robimy to po cenie kupna, czyli po cenie ASK. Gdy otwieramy pozycję krótką, no to robimy to po cenie sprzedaży, czyli po cenie BID. Natomiast gdy zamykamy pozycję długą, to robimy to po cenie sprzedaży, czyli również BID. Ale gdy zamykamy pozycję krótką, no to robimy to po cenie kupna, czyli po cenie ASK. Stąd też w każdym przypadku nasza docelowa cena będzie. Tą mniej korzystną. Spread, mimo że może być dla niektórych niezauważalny, no to jest kluczowy i nie warto go bagatelizować, bo w dużej mierze to właśnie od niego zależy, jakie koszty transakcyjne ponosimy, szczególnie w dłuższym okresie. I jak zapewne wiesz, notowania różnych instrumentów finansowych są dynamiczne i wiele czynników wpływa na to, jak kształtuje się popyt, jak kształtuje się podaż w danym momencie. Skoro rynki są w ciągłym ruchu, no to trudno byłoby oczekiwać, aby spread stał w miejscu. I no i tak też się zda, tak też się dzieje. Spread w warunkach rynkowych zawsze ulega mniejszym lub większym wahaniom, czyli po prostu się zmienia. W największym, w największym możliwym uproszczeniu mogę powiedzieć, że im większa jest płynność danego instrumentu, czyli im, większy jest, im większe są wolumen i wartość obrotu w danym momencie, no to tym taki spread jest niższy. Do jego rozszerzenia, tego spreadu oczywiście, dochodzi w kilku sytuacjach, które niemal zawsze są związane właśnie ze spadkiem płynności obrotu. No i takie sytuacje to mm, pozwolę sobie kilka wymienić. No spread... Często rozszerza się tuż przed zamknięciem sesji, szczególnie przed weekendem, co widać m.in. na wielu indeksach giełdowych. Różnica pomiędzy ceną Bit a ceną Ask zwiększa się, zwiększa się też podczas rynkowych anomalii, wtedy kiedy dochodzi do nagłej paniki lub euforii, no i pojawia się duża dysproporcja pomiędzy wolumenem po stronie kupna i sprzedaży. W przypadku par walutowych, spread. Często rozszerza się też po publikacji ważnych danych makroekonomicznych. Szczególnie dzieje się tak wtedy, jeśli były one nieoczekiwane przez rynek, chociaż może nie tyle nieoczekiwane, bo publikacje danych, ich dokładne daty, nawet godzinowe, są znane, natomiast wtedy, kiedy to, co w tych danych się pokazało, to, co w tych danych zostało zaprezentowane, nie było oczekiwane przez rynek. Natomiast Przypadku spółek, w przypadku akcji spółek giełdowych podobnie dzieje się w przypadku, w takim momencie, kiedy pojawia się jakiś istotny komunikat od tej konkretnej spółki. Wtedy również spread może się rozszerzyć wraz ze zwiększeniem zmienności. Oprócz tego spread może być też wyższy niż jest zazwyczaj, gdy którymś z istotnych rynków, na którymś z rynków jest dzień wolny no i na giełdzie nie ma sesji handlowej. Gwałtownie zwiększający się spread to tak naprawdę dla nas nie jest tylko wyższy koszt zawarcia transakcji, ale przede wszystkim taki rozszerzony spread może doprowadzić do wyrzucenia nas z już otwartej pozycji. Więc tak naprawdę to jest bardziej istotne niż mogłoby się początkowo wydawać, ale o tym opowiem już w jednym z kolejnych odcinków, gdzie będę mówił m.in. o tak zwanych wycinkach spreadu. Dlatego też um, na rynku wciąż można jeszcze znaleźć oferty kont inwestycyjnych, które gwarantują nam stały, z góry ustalony spread dla konkretnych instrumentów. Jest ich coraz mniej, no ale wciąż są. Jeszcze kilka lat temu spora część brokerów CFD działających w modelu market maker dawała nam możliwość otworzenia. Konta inwestycyjnego ze stałym spreadem dla konkretnych instrumentów, głównie tutaj chodziło o pary walutowe, to było tak zwane fixed account, fixed spread. W tej chwili no, tego typu rozwiązanie jest znacznie mniej popularne, ale wciąż da się, tak jak mówiłem, znaleźć takie konta. Oczywiście sztywny spread jest całkowicie sztuczny, no i oczywiście z góry ustalony przez naszego brokera, tutaj nie ma on nic wspólnego ze spreadem rynkowym, ale ma też taki spread swoje plusy i o nich właśnie postaram się szybko powiedzieć. Stały spread chroni nas. Oczywiście, przed potencjalnymi rozjazdami hmm, różnicy pomiędzy ceną Bit a Ask, które są związane ze spadkiem płynności, czy właśnie z publikacją danych i innymi anomaliami, o których mówiłem dosłownie przed chwilą. Teoretycznie stały spread przed takimi rzeczami nas jest w stanie uchronić. Oprócz tego, stały spread jest odpowiedni dla początkujących traderów, którzy za bardzo nie znają konsekwencji dynamicznego rozszerzania się spreadu, no i po prostu mogą sobie zaszkodzić, nie wiedząc, że taki spread w niektórych momentach po prostu może się mocno rozjechać. I nie jest to niczyja wina. Oprócz oczywiście samego autora transakcji. Może nie tyle autora, co kogoś, kto te transakcje otworzył. No i może się też okazać, że taki stały spread będzie korzystniejszy dla traderów zajmujących pozycje właśnie w okresach niskiej płynności i zostawiających transakcje chociażby na weekend, albo też takich, którzy po prostu grają pod dane, czyli rozgrywają różne publikacje makroekonomiczne, no i wtedy bardziej martwią się oni zmiennością, ani muszą już martwić się tym, jak bardzo rozjeżdża się spread, bo teoretycznie powinien on być stały. Natomiast tego typu fixed spread accounts mają swoje wady, no i z pewnością nie jest to rozwiązanie dla każdego. I trzeba wiedzieć, że ustalony z góry spread jest przez większość czasu wyższy od spreadu zmiennego w takich codziennych warunkach, kiedy mamy normalną płynność. Broker, dając nam stały spread, bierze na siebie oczywiście ryzyko tego, że on się będzie rozszerzał. Stąd też nie ma się co dziwić, że ustala on go. Wartość tego stałego spreadu powyżej średniej rynkowej dla danego instrumentu. Byłoby to z naszej strony naiwne, gdybyśmy oczekiwali stałego spreadu i jednocześnie, żeby on był niższy niż e, średni spread rynkowy. No, niestety, tak dobrze nie ma. Oprócz tego, przez to, że taki stały spread jest najczęściej właśnie mniej konkurencyjny od spreadu zmiennego, w, powiedzmy. Powyżej 90% sytuacji, no to nie będzie w żaden sposób się nadawał dla traderów, którzy otwierają dużo pozycji, no i zależy im na jak najniższym spreadzie, bo ten spread, ze względu na dużą liczbę transakcji, może mieć spory wpływ na ich ostateczny wynik. Czyli dla traderów, którzy stosują scalping, czy dla handlujących intradayowo, niestety, ale stały spread nie będzie zbytnio korzystny. No i też trzeba pamiętać, że stały spread nie jest Niezmienny, brokerzy, którzy oferują nam konta fixed, najczęściej aktualizują wartość takiego spreadu każdego tygodnia, czyli ona się jednak zmienia, ale powiedzmy, że raz na tydzień. No i też zdarzają się różne stawki w konkretnych godzinach, szczególnie przy parach walutowych. Czyli spread niby jest stały, ale jednak są różne, nazwijmy to, taryfy w ciągu dnia. No i też warto dokładnie przeczytać. Regulamin świadczenia usług konta FIXT. Ja wiem, że taki regulamin ma kilkanaście stron, zawiera mnóstwo klauzul, mnóstwo prawniczej nomenklatury i nie jest to zbyt przyjemne, ale trzeba przynajmniej przeczytać dokładnie m, rozdział poświęcony właśnie gwarantowaniu tych stałych spreadów, bo większość, większość brokerów, którzy taki spread oferują,. Oni sobie zastrzegają, zresztą ciężko się temu dziwić, że w przypadku wystąpienia anomalii rynkowych i jakiegoś nadzwyczajnego rozjazdu pomiędzy ceną Bit a ceną Ask u ich dostawcy płynności, no to nasz spread również może się rozszerzyć. No a to oznacza, że takie konto, mimo że się nazywa Fixed, mimo że ma stały spread, nie zapewni nam realnej ochrony przed sytuacjami, dla których tak naprawdę takie konto. Założyliśmy, więc trzeba zawsze na to zwracać uwagę. No i w takich sytuacjach, broker, który nam oferuje stały spread, może też oczywiście blokować otwieranie transakcji na danym instrumencie. A jeżeli już mamy mm, jakąś transakcję w rynku, no to może ją przełączyć na tryb close only, czyli jedyne, co będziemy mogli z nią zrobić, to ją zamknąć po cenie rynkowej. Chociaż. To oczywiście dotyczy nie tylko kont z stałym spreadem, bo zdarzają się takie anomalie, zdarzają się takie nadzwyczajne sytuacje, że brokerzy decydują się na wprowadzenie dla niektórych instrumentów trybu close only, ale o tym kiedy indziej. Ja osobiście oczywiście nie chcę nikogo do niczego namawiać ani zniechęcać, nikogo też nie chcę sugerować, nikomu też nie chcę niczego sugerować, ale sam jakby nie jestem zwolennikiem kont inwestycyjnych ze stałym spreadem, muszę się przyznać, że nigdy z takiego nie korzystałem, ale mm, patrząc na plusy i minusy, no to realnie one rzadko są korzystne dla klienta w porównaniu do tych kont ze spreadem zmiennym i o tym, że ich popularność w ostatnich latach po prostu Spadła i tak naprawdę mało kto już jej oferuje, świadczy fakt, że dzisiaj nie ma już zbyt dużego wyboru wśród brokerów licencjonowanych, jeśli chodzi o konta z fixed spreadem. Dzięki za obejrzenie tego materiału, za dotrwanie do końca. Jeżeli to, o czym mówiłem, było dla Ciebie interesujące, ciekawe i oczywiście przydatne, no to daj łapkę w górę. Sekcja komentarzy oczywiście jest. Dla Ciebie daj znać, czy korzystałeś, korzystałaś kiedyś z konta właśnie ze stałym spreadem, no i jak Ty to oceniasz? Czy lepsze jest konto, w którym spread jest dynamiczny, czy może lepiej jednak e, trochę się zabezpieczyć przed tymi potencjalnymi wahaniami i skorzystać z konta, które spread nam stabilizuje na mniej więcej jednym poziomie. Przypominam, że w sprzedaży jest 24 wydanie naszego magazynu, drukowanego magazynu dla inwestorów. Standardowo Oczywiście najlepiej jest zamówić go w rocznej prenumeracie, cztery wydania magazynu Mag. Jeśli chodzi o nasz flagowy produkt, jest to Akademia Inwestora, czyli roczny projekt edukacyjny, w którym otrzymujecie 52 cotygodniowe lekcje, na które składa się materiał wideo bardzo obszerny artykuł i test wiedzy z wielu zagadnień związanych z rynkiem. Dużo praktyki, sporo teorii, która pozwala Ci się w sposób w pełni świadomy poruszać po rynkach finansowych. Z każdym zakupionym egzemplarzem cena rośnie o 1 zł, a przypominam, że zaczynaliśmy od 499, więc kto pierwszy ten ma niższą cenę. Jeśli chodzi o wszystkie nasze produkty, to z kodem rabatowym WIEDZA Kod robotowy Wiedza daje aż 20% zniżki zarówno na Akademię Inwestora, jak i na prenumeratę naszego magazynu. Tak więc szczerze zachęcam, no i zapraszam na kolejny odcinek kursu A do Z. Do zobaczenia!